Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Cappoint Ski Jumping i kontynuujemy sobie naszą serię. Zaczynając od Rasno w tym nieszczęsnym sezonie. Zaczynając od Rasno w tym odcinku. W tym nieszczęsnym sezonie. Zobaczymy, co przyniesie ten odcinek, jak będzie mi szło. Czy będą jakieś różnice, czy będzie jeszcze nadzieja. Czy będzie jak zwykle. Ojoj, lampka mi się przewróciła i się zdekoncentrowałem. Dostałem się? He, 9, dostałem się. Okej, chyba nie było źle. Rekord nawet, pierwszy jestem, ojejku. Pierwszej serii pierwszy. Niesamowite. Ale od razu zacząłem spadać. Ewidentnie była zła pozycja, ale pierwszy się utrzymałem. A nie, to ogólnie były takie warunki trudne. To nie była moja wina. No to ładnie. 14. W Junior Cup. No nieźle. Pierwszy! Ej, ja by w ogóle byłem w tym sezonie chociaż raz pierwszy? Chyba nie. Nie, no to super. Sponsor. Jest tu jakiś ten? Informacja, że już mam 1 na 4? Jeszcze mogę to wypełnić. Rasno w Liberty Villa. Jedziemy po pierwsze miejsca i... żebym się nie zapędził, bo spadnę. Im wyżej wzlecę, tym głośniej spadnę. Okej, mocny wiatr na początku, pod narty, bardzo fajnie. Ajajaj, nie opanowałem, on w pewnym momencie tak zaczął go telepać i było trzeba to wystabilizować, ale nie do końca mi się udało. metrów. Chyba nawet ten trening dobrze poszedł względem poprzednich. Okej, lecimy kolejny Rasnow. Wiatr w plecy. I chyba było dobrze, jak na 90% wybicie. 96 metrów, znowu rekord? Co się dzieje? Co się dzieje dzisiaj? Co się ze mną dzieje? Czyżbym miał właśnie to wszystko wrócić do normy? Nie, no 90. Ej. Nie rozumiem tego, co robię. Bardziej jak to robię. Może tylko na tej skoczni mi tak idzie. Zaraz się przekonamy. 91 już go... Nie no, to w sumie lepiej, ale warunki były bardziej sprzyjające. Pomimo tego jestem tak pierwszy i pnę się do góry tutaj. W tym Junior Cupie. Znowu pierwszy. No tak, bo w tym Junior Cupie były tylko Park City, bo to był Summer. W Summer przerżnąłem i to tak źle, bardzo źle. Summer, nie, no 14 byłem, też nie było tragedii, a Junior Cup jest 11 na razie. No nic, to lecimy, no co tu się będę spierał. Ciekawy wiatr, lekki, ale sprzyjający. No, znowu rekord skoczni? Dlaczego mam same rekordy skoczni?
A czy tu był tylko punkcik, tak nieco. A gdzie punkcik? Ze 30 punkta tylko. No, złapało mnie, ale to za późno. Był początek słaby. I teraz jestem 21. No, teraz chyba było lepiej. 18, nie, podobnie, tak? Identycznie, pół metra dalej, ale 16, czyli warunki były trudniejsze teoretycznie. Czyli gra chce, żebym tak myślał pewnie. Dobra, mam 18900. Chcę zaglądać do sklepu, a zaglądnę. Naprawię to, co mam do naprawienia. Ty siagasz. Ojoj, to mocno było zużyte. Może teraz będzie lepiej się skakało. Bym sobie kupił chyba, nie, kombinezon niekoniecznie. Ale narty droższe za 20 tysięcy wykupił. Czy tam kaka kask za 15. A to kask już bym mógł kupić w sumie. Później są aż 40, to już jest duża różnica. Kupię sobie ten z płomieniami. Taki fajny. Dobra, będę miał lepszy kask. Mogę się teraz wywracać bezpieczniej. Bardzo niefajne warunki do oddania skoku, bo troszkę ciężko kontrolować, co się dzieje z tym skoczkiem. Mimo to, skok był całkiem udany. Oj, teraz już niekoniecznie. Coś poszło nie tak. Jestem 14. Ale jeszcze mieszczę się na ekranie. Trzeba zacząć ostro. Trochę tam sobie za bardzo zabujałem. 83 metry i jest 9, czyli do góry. Łącznie ogólnie 12, chyba spadłem. Ale nie tak źle. 420 zarobiłem. I lecimy dalej w willach kolejne. No, chyba było fajnie. 84 metry. Pięknie. No i tutaj coś nie poszło w tym locie. W początku, chociaż nie 83, ale czułem już powietrze, że to nie idzie. 11. Z 11 jeszcze można tam do tej 10 wskoczyć, ale średnio to widzę. Niemniej będę się starał. Czasami po locie czuć, że coś tam tak nie zatrybiło. Wybicie było bardzo ładne, 81 metrów i 7. Czyli coś teraz ściągało już. 7 całkiem spoko, podoba mi się. Chociaż chciałbym jeszcze być raz lub dwa. Dwa chyba. Pierwszy. Czy mi się to uda? Nie wiem.
Okej, trening przebiegł dobrze. Ojoj, jakie wybicie słabe, było za późno prawdopodobnie. Ale 15 miejsce udało mi się zdobyć. Krani. Teraz było ładne wybicie. Skok już niekoniecznie, ale czwarty jestem i w sumie odległość taka sama jak Markusa R na pierwszym miejscu, jednak punktowo trochę z tyłu, bo 5 punktów różnicy. Zauważyłem też, że po pozycji skoczka można tutaj wnioskować, w którą stronę należy dokonać korekty. Ale nie do końca ogarniam właściwy na ten moment 11. Można 10 atakować. Powolutku kończymy sezon. No ciekawie teraz wyszło. 99,5 metra, dość duża przewaga. Znaczy w punktach tylko 3, ale podobał mi się skok. Ponownie mocny wiatr pod narty. No i skok już na styk. Pewnie słabo wyszło. A jakże, 15. Malutki błąd gdzieś na początku lotu i reszta skoku już jest przegwizdana przy tych wielkościach skoczni. Pewnie przy innych też. O, teraz złapałem noszenie. Za bardzo się chyba kładłem na początku i później mnie już zrzucało. Dobra, 8. Wskoczyłem na 10 miejsce. No i zostało mi jeszcze na Zakopanym wskoczyć do 10 już tak prawdziwie. Znaczy dziesiątka też jest w dziesiątce, ale chciałbym być na przykład 9. Ładnie, czy mogę jeszcze sobie jakiś trening machnąć? Mogę. Na treningu bardzo słabo. Także lecimy do Zakopanego. Ojejku. Leć! Muszę się zakwalifikować. Zakwalifikowałem się. O matko, Włoszka. Nie. Tak, mi się jakoś zmuliło i kliknąłem źle, no. No i szanse na wszystko poszły! Też beznadziejne wybicie, bo spóźnione. Coś nie zatrybiłem na tym progu w Zakopanem. 37, to tak ledwo, ledwo. Nie no, tu też beznadziejnie. Dalej wybicie jest poprane, bo 67.
Otóż tu na nie mam co się szukać. No to tyle. Na 13 miejsce spadłem ogólnie. Junior Cup skończyłem. 1600 expa, 1300 zrobiłem, 13 pozycja. Co mi daje ten? Że dalej jestem juniorem. I tak jak planowałem, tak jak zapowiadałem, ten sezon, albo przynajmniej jego połowę, albo nawet cały, postaram się zawrzeć w jednym odcinku. Zostawiając pewnie tylko wygrane, czy coś w tym, albo jakieś ciekawsze ten. No, po prostu magia montażu. Magię montażu spróbuję zastosować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba że chcecie widzieć to dalej w takiej samej wersji, jak było dotychczas, choć wydaje mi się, że przy na tyle odcinków może to być już nie do końca takie ciekawe, biorąc pod uwagę, że dalej to są tego samego typu skoki, no bo jednak dalej te małe skocznie i w ogóle. Tylko że no wiadomo, w innej kolejności, bo teraz będę miał w letniej wersji to, co miałem przed chwilą w zimowej. I na odwrót. No, to by było na tyle w tym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, cześć!